Hej, cześć kochani, witajcie na kanale Sklepu Skrappas. Z tej strony Gosia z kanału Gosiowy Świat i dzisiaj wykonamy sobie fajną karteczkę, taką noworoczną. Jako że święta już tuż, pewnie wszystkie kartki już zrobione, świąteczne, wysłane, ale możemy jeszcze zrobić karteczkę taką typowo noworoczną, sylwestrową, na przywitanie nowego roku. I ja właśnie sobie dzisiaj postanowiłam zrobić taką karteczkę. Mam tutaj czarną bazę, ona ma wymiary 5¾ cala na 5¾ cala. Tutaj mam dwie białe kartki, bo jak wiecie, lubię oklejać z dwóch stron. I to jest z kolekcji Paper Heaven, czyli Galeria Papieru. Białe jak śnieg. I wiecie co? I to jest White as Snow 03, arkusz 03. Ten tutaj mam bombeczki z tyłu. A tutaj takie fajne złote chlapania. I tutaj jest 5¾ cala, czyli 5¼ cala. Tak robiłam sobie, 5¼ cala. A tutaj mam 5,5 cala czarny panel. I teraz tak, ten czarny panel będę chciała wyembosować takim fajnym folderem do embossingu z Nelly's Choice w śnieżynki. Także za chwilkę tutaj sobie przyłożę równiusieńko i pojedziemy sobie z maszynką. Później będę chciała ozdobić te wycięcia woskiem. Ja mam wosk z Pentartu, ale w Skrappasie znajdziecie fajny z renesansu. A na to wszystko pójdzie zegar od Marianne Design. Jak zobaczyłam ten zegar, to od razu właśnie powstała myśl o tej karteczce. Od razu mi wpadł pomysł na karteczkę i ja mam już tutaj wycięty ten zegar, mam tam też wskazówki odłożone. To jest brokatowy złoty papier, możecie też wyciąć w lustrzanym papierze złotym, to w niczym nie przeszkadza. I tutaj jeszcze wykrojnikiem z Craft & Due Design z resztki tego papieru wycięłam. To jest wykrojnik taki, on ma trzy wykrojniczki, jeszcze taki jest półokrągły i mniejszy od tego z Craft & Due. Oczywiście jak zwykle wszystko znajdziecie podlinkowane na dole. Napis Szczęśliwego Nowego Roku ja sobie wydrukowałam i wycięłam dwa razy, będę chciała podkleić, żeby to było troszeczkę grubsze i być może też troszeczkę objadę tym woskiem. Zobaczymy. Także ja się zabieram do pracy. Wam życzę miłego oglądania. I co? Życzę Wam też wesołych świąt, a szczęśliwego Nowego Roku jeszcze Wam pożyczę, bo jeszcze się pewnie będziemy spotkać, pewnie się jeszcze spotkamy przed Nowym Rokiem. W każdym razie życzę Wam wesołych świąt i miłego oglądania. Dajcie znać w komentarzach, czy Wam się karteczka.